Witamy tak naprawdę na kolejnej edycji treningu enduro dla osób, dla dzieciaczków, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. W Opolu jest sekcja dla dzieciaczków, którzy naprawdę jeżdżą bardzo fajnie. Patrycja Komko, Szerko Opole, nasz tak naprawdę sąsiedni salon motocyklowy organizuje i na pewno osoby, które już mocno fajnie jeżdżą, trafią pod skrzydła Patrycji i się ogarną. A my z racji tego, że sprzedajemy coraz więcej tych pojazdów dla osób najmłodszych, i zorganizowaliśmy wspólnie z Marcinem taki trening enduro dla osób, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, nie mają żadnej wiedzy, nie mają żadnej praktyki. Tutaj na tej łące będziemy mogli sobie potrenować, będą mogli rozwijać swoje umiejętności i już wspólnie z rodzicami zdecydują, w którą stronę mają iść, czy idą w bardzo fajny wyczyn i wtedy też mają gdzie trenować i będziemy Was instruować, a my wracamy do naszego treningu. Osoby, które kupiły u nas pojazdy i nie tylko, dojechały na te szkolenie, będą mogły tak naprawdę już pierwszą jazdę odbyć właśnie na szkoleniu pod okiem Marcina, żeby złapać podstawy. Jak widzicie za mną, zaczynamy od rozgrzewki, bo bardzo ważne, muszą się rozgrzać przed jazdą, żeby nie wsiadały z marszu, jak chcą jeździć profesjonalnie i nie robić sobie krzywdy. I zapraszam na relację. Teraz czas na kolejne ćwiczenie. Robili ustępkę w prawo, teraz w lewo. Najpierw Marcin, oczywiście, gdzie on jest, trzeba go znaleźć, zaraz wam go pokażę. Pokazuję dzieciakom ćwiczenie, no i zaraz będą wykonywać. Czasami się zdarzy, że pod prąd, ale szybko się skumał, o co chodzi. Ale ta młodzież się uczy szybko, naprawdę. Niedawno jeszcze nie potrafili jeździć, a teraz już coraz szybciej. Widziałem, że nawet wyprzedzają siebie. Niesamowite wrażenia.
Jak widzicie, pogoda się zmieniła. Długo wyczekiwany deszcz padł, ale jak widzicie, dla dzieciaków to nie przeszkadza. Pewnie jak zacznie mocno padać, to ściągniemy ich z trasy. Deszcz jest niesamowitą ulgą tutaj przy takich upałach i sobie tutaj świetnie radzą, zobaczcie. Będzie się mniej przynajmniej kurzyło. Szkolenie dla dzieciaczków powoli dobiega końca. Dorośli się też szykują i od 15 do 17 będą jeździć z Marcinem. Tam są jeszcze finalne ćwiczenia. Tutaj akurat ósemka świetnie tym dzieciaczkom idzie. Zapraszam wszystkich rodziców do zgłoszenia się na kolejną edycję treningu za 2 tygodnie. W tym samym miejscu Ostra Góra. Już nagrałem również materiał z trasy z Czarnowąs, jak zjechać, żeby nie było problemów z dojazdem. Każdy będzie mógł sobie zobaczyć. Więc zapraszamy serdecznie.